Panie Marszałku, Wysoka Izbo, zmiany w sądownictwie są konieczne. W 2014 roku po wybuchu afery taśmowej Ruch Narodowy zorganizował dwie manifestacje przeciwko bezprawiu rządów Platformy. Za te manifestacje ja osobiście miałem trzy procesy. Karny, miałem proces o wykroczenie i proces w sądzie 24-godzinnym, również karny. Ale nie o mnie chodzi, bo jeden z manifestantów, manifestacji, których były rozbijane przez policję pod rządami Platformy Obywatelskiej, został skazany przez sądy dwóch instancji na pół roku bezwzględnego więzienia. I tylko dzięki interwencji Ministerstwa Sprawiedliwości, za którą serdecznie dziękuję, ten człowiek nie poszedł siedzieć do więzienia. Sprawa trafiła do Sądu Najwyższego i Sąd Najwyższy wykazał rażące błędy w postępowaniach sądów pierwszej i drugiej instancji. Proszę Państwa, sądy w Polsce są dzisiaj upolitycznione. Są dzisiaj sądami, które nie sądzą sprawiedliwie, sądzą przewlekle. Dlatego Ruch Narodowy jest za radykalną zmianą w polskim sądownictwie.